Cześć, Krzysztof z tej strony, Turbo Auta z USA. Witajcie moi drodzy w drugiej części oględzin z placu Insurance Auto Auction, lokacja Chicago North. Ponownie podzieliliśmy wszystko na dwie części, ponieważ mamy bardzo dużo samochodów. Przed Wami Range Rover, 21 rok produkcji. Co ciekawe, samochód po kradzieży, odzyskany i uwaga, bez szkody całkowitej, sprzedawany z czystym aktem własności. Tak więc prawdopodobnie Amerykanie będą o niego bardzo mocno walczyć. Pierwszy rok produkcji, edycja Sport HSE. Co to oznacza? Przede wszystkim bardzo dobrze doposażony egzemplarz. Zaraz skoczymy do środka, to sami zobaczycie. Mamy tym razem tutaj 3 litrówkę, 6 cylindrówkę, nie mamy V8, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że nie ma co załować. Te auto, tak czy inaczej, z tym silnikiem jest całkiem żwawe i dynamiczne. Przypomnę, samochód po kradzieży, skradziony, odzyskany i w takim właśnie też stanie jest do sprzedania. Zobaczcie, tutaj jest pneumatyka, no i wygląda na to, że on na tej pneumatyce przysiadł. Prawdopodobnie mógł być bardzo długo nieodpalany i gdzieś to ciśnienie z układu uciekło. To samo jest oczywiście z tyłu. Z tyłu te koła wręcz nawet troszeczkę się tak położyły do środka. Jest to typowe w pneumatyce w momencie, kiedy ona opadnie. Tak więc nie bójcie się, te koło po prostu tak powinno wyglądać w momencie, kiedy on po prostu leży na samej glebie. O czym jeszcze warto dodać? No wydaje mi się, że jeżeli tutaj oni nie uszkodzili widłami gdzieś jakichś węży ciśnieniowych pod spodem, to ten samochód po prostu po odpaleniu podniesie się, kompresor napompuje ciśnienie w układzie i wszystko powinno być w porządku. Ponownie, nie jest to żaden zgnieciuch, nie jest to żaden połamaniec. Takich aut również szukacie, dzwonicie, pytacie, że jesteście świadomi tego, że trzeba zapłacić więcej. No to jeżeli jesteście świadomi, to proszę bardzo, są również i takie samochody. Piękna tapicerka, fajnie to wszystko wygląda, 21 rok produkcji, tak więc naprawdę nie ma co tutaj się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o ślady zużycia. Zobaczcie, jest klucz, tylko wygląda na to, że on nie ma prądu. Pytanie właśnie, jak długo on tak stoi, jak długo on nie był odpalany. Wygląda to wszystko niesamowicie, zobaczcie, mamy czarną podsufitkę i ogromny panoramiczny dach. Oczywiście on teraz jest zasunięty, ale sami widzicie, że jego rozmiary są naprawdę pokaźne. Stylistyka Range Rovera, wydaje mi się, że bardzo ładnie to wszystko wygląda, szczególnie właśnie w tym modelu po lifcie. Zobaczcie, tu mamy ekran ciekłokrystaliczny, tu mamy taki sam ekran i tutaj również, tak więc wszystko wygląda tak zwanie modernie, nowocześnie. Zajrzyjmy jeszcze, co się dzieje tutaj z tyłu. Mamy jakiś worek na śmieci, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, ale jest. Bardzo ładnie tutaj pachnie. Zastanawiałem się, czy idzie tutaj złożyć fotel. Idzie złożyć fotel. Zobaczcie, z tyłu mamy jakieś graty. Wygląda mi nawet na to, że jest tutaj jakaś pokrowce, jakieś coś w tym stylu do bagażnika. Pytanie, czemu to było zdejmowane? Co oni tutaj szukali? Co oni tutaj chcieli? No cóż, wygląda jak wygląda. Ten samochód dopiero będzie przewidziany do licytacji. Tak więc jeżeli szukacie czegoś takiego, możecie jak najbardziej przypisać o ten właśnie numer i ewentualnie do nas zadzwonić. Przypomnę Wam o subskrypcji, o lajku, o komentarzu. Jeżeli nie możecie z nami kupić samochodu, udostępnijcie ten film na Waszym Facebooku, na Waszej tablicy, czy też wyślijcie do znajomego. Będzie mi bardzo miło, ponieważ dzięki temu mamy ogromną reklamę. Nasze filmy rozchodzą się po całej Polsce. Idziemy do kolejnego. Co to jest? Najnowszy produkt koreański Kia K5, czy też K5, wersja GT Line. Teoretycznie bardzo ładny samochód, natomiast ma tutaj na sobie jakąś taką dziwną historię, wręcz szemraną. Prawdopodobnie ponownie samochód pochodzi gdzieś z okolicy Chicago South.
tam, gdzie jest bardzo dużo broni, nielegalnej broni, to warto o tym podkreślić, ponieważ ktoś, kto ma pozwolenie na broń, nie strzela sobie tak do każdego, tylko to właśnie zazwyczaj jest robione z broni nielegalnej, tak więc też uczulam Was, tak abyście nie mieli jakiegoś negatywnego zdania a propos broni, ponieważ ten, kto ma pozwolenie na broń, no to w praktyce ma poukładane w głowie, w większości, no i nie atakuje innych ludzi, natomiast tutaj sami sprawdźcie, do czego właśnie doszło. GT Line, co to jest GT Line? Troszeczkę agresywniejsza stylistyka, zderzaki, wloty, felgi, dodatki, coś takiego jak M-Pakiet, coś takiego jak S-Line, coś takiego jak AMG Pack, a w Hyundaiu zdaje się ostatnio zaczęli to nazywać N-Line, tak więc Kiama GT Line przecież nie może być gorsza. Co do samych sobie szkół, to otarć, to jest, wydaje mi się, nie jest aż tak istotne, natomiast zobaczcie, tutaj mamy ponownie otwory po kulach. Tutaj prawdopodobnie pocisk się po prostu odbił, poszedł gdzieś rykoszetem, natomiast ten wygląda, jakby wszedł do środka. No cóż, nie będę wchodził, ponieważ mamy tutaj wszystko zaklejone folią. Nie chciałbym, aby po prostu ta woda leciała w razie czego do środka, ale sami widzicie, że ktoś naprawdę ostro tutaj z tej broni strzelał do kierowcy. No i komuś zależało, aby naprawdę wyrządzić krzywdę. No powiem Wam nieciekawie, zobaczcie na fotelu, tam w tym miejscu również jest zaznaczona dziura po kuli. Tutaj mamy biohazard. Tak więc najprawdopodobniej tutaj było naprawdę już nieciekawie. Mimo wszystko samo w sobie auto nie jest gnieciuchem. To auto nie jest jakoś mocno uszkodzone. Da się to jak najbardziej naprawić i to auto wróci na drogi. Nie trzeba tu spawać ćwiartek, nie trzeba tu wycinać podłużnic. Nic z tych rzeczy. To auto wymaga po prostu poprawek. Prawdopodobnie gdy kogoś zaczęli ostrzeliwać z broni, ktoś odbił i doszło tutaj do szkody na tym boku. Palcie licho, z autem to tam nie ma co wnikać, byle po prostu przeżyć. Natomiast prawdopodobnie ktoś też za darmo tej kulki nie dostał. To jest po prostu takie towarzystwo. Jest bardzo nieciekawie. To co mówiłem, w Chicago lepiej do niektórych dzielnic po prostu nie wjeżdżać. W wiadomościach prawdy się nie dowiecie. Nikt za bardzo tutaj, nikomu nie zależy o tym, aby informować rzetelnie ludzi. Niestety wiele rzeczy jest ukrywanych. No niestety, takie mamy czasy. Sami wiecie jak jest, zresztą cenzura, można powiedzieć, w sieci, na YouTubie, na Facebooku, w wiadomościach i tak dalej, ma się bardzo dobrze. Co to poza tym jest? Nie widzę naklejki, natomiast prawdopodobnie możecie to wszystko sprawdzić pod tym numerem. Prawdopodobnie samochód nie ma jeszcze wyznaczonej daty licytacji. Zazwyczaj jest to auto konfigurowane z silnikiem dwulitrowym. Prawdopodobnie jest to 2020, 2021 lub też 2022 rok produkcji. W razie czego jeszcze sprawdzimy, jak będę na komputerze. No bardzo nieciekawa historia. Ja to zawsze współczuję, jeżeli chodzi tutaj o tę sytuację z bronią, no bo nie jest łatwo w Chicago. Przed chwilą przyjechał tutaj taki mobilny serwis. Nie wiem, czy widzicie. Panowie zmieniają oponę. Wygląda na to, że opona była na flaku. Doszło do rozcięcia, być może już do zużycia materiału, no i przyjechała nowa opona i taki mobilny serwis. Tak więc da się również i w ten sposób, szczególnie z takimi maszynami, one raczej na drogi publiczne nie wyjeżdżają. Ale to tyle a propos takich Caterpillarów, lecimy dalej w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Wpadł mi w oko ten oto właśnie Durango, tym razem 2016 rok produkcji, jednostka 3,6 litra, niestety sprawdziłem po winie, pokazuje napęd tylko i wyłącznie na tył. Według mnie importować do Polski takiego oto właśnie kolosa z napędem tylko i wyłącznie na tył to jest ogromna pomyłka. Ten samochód musi mieć napęd na 4 koła, uwierzcie mi, tak więc jeżeli ktokolwiek próbuje Wam wcisnąć takie auto z napędem tylko na jedną oś, uciekajcie, pomimo ceny. Bo najczęściej właśnie bywa tak, że klient kusi się na dany samochód z uwagi na to, że on jest tańszy. To nic. Dopłaćcie do napędu na 4 koła i kupcie takie Durango z napędem. Tylko i wyłącznie. Natomiast skoro już tutaj jesteśmy, pokażę Wam ten egzemplarz, ponieważ jest to bardzo ciekawa opcja wyposażenia Citadel. Co to oznacza? Za chwilę Wam pokażę środek tego samochodu. Co ciekawe, tu obok również stoi Durango. Tym razem rocznik zdaje się chyba 18. I nawet widzę po fotelach, po przeszyciach, że to jest wersja RT. Jeżeli to jest wersja RT, to mamy tutaj silnik 5,7 V8. Tylko, że ten samochód chyba jest, powiem Wam szczerze, oklejony. On prawdopodobnie nie miał takiego lakieru fabrycznie. No tak mi to wygląda.
Zgadza się, widzicie? On po prostu pod spodem był biały. Tylko pytanie, czy to jest oklejka, czy to zostało pomalowane, bo patrząc na to, jak to tutaj zostało popsikane, to on po prostu może być w ten sposób pomalowany. Jeżeli jest pomalowany, no to teoretycznie niedobrze, ponieważ ja bym go przywrócił do stanu fabrycznego, czyli całego by go trzeba odmalować na biało. To ogromne koszty. Do RT może za chwilkę jeszcze podejdziemy. Wejdźmy na chwilkę tutaj do środka, do tej wersji Citadel. Do szkody całkowitej doszło z drugiej strony, tylko że tutaj jest tak ciasno, że bardzo ciężko przechodzi się tutaj między tymi samochodami, szczególnie pomiędzy takimi, które są naprawdę ogromne. Zobaczcie, ta wersja właśnie charakteryzuje się tym, że ma troszeczkę takie lepsze materiały wykończenia, można powiedzieć bardziej luksusowe. Tak więc jeżeli szukacie Durango, polecam, abyście spojrzeli, zajrzeli na właśnie Citadela, ponieważ są to mega ciekawe auta. Tylko że tak, ten egzemplarz wygląda na mega zaniedbany, zobaczcie, brudny, nieczyszczony od bardzo dawna, tak więc domyślam się, że on łatwego życia nie miał. Nic ciekawego, natomiast pokazuję go Wam tylko i wyłącznie jako taką właśnie ciekawostkę, jako punkt odniesienia. Zajrzyjmy jeszcze tutaj na tę Szkodę. Tak jak widzicie, dostał w bok, koło się przesunęło, można powiedzieć położyło, ale ponownie widzę tutaj, zobaczcie, folię. Jak ja nienawidzę tych folii ciemnych, oklejania tych lamp, dla mnie to jest jakaś porażka. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie, ale według mnie to po prostu powinno być zakazane. Jak można przyciemniać światła, które są właśnie zrobione tylko i wyłącznie po to, aby było Was po prostu widać na drodze. Ale przejdźmy jeszcze może na sekundkę tutaj do tego egzemplarza. Co tu jest napisane? Progressive, czyli ponownie duże ubezpieczenie, 17 rok produkcji. No właśnie tak mi to wygląda, bo w 18 roku po lifcie w Dodge'u już tutaj był ten taki otwór na masce. To tak też zresztą często można rozpoznać Durango poliftowe. Tylko mam nadzieję, że ten egzemplarz ma napęd na 4 koła. Zgadza się. Tutaj widzicie, mamy już naklejkę, która świadczy o tym, że mamy tutaj napęd na 4 koła. No jakość polakierowania tego wszystkiego, chyba widzicie te zacieki, jak to po prostu wszystko spływało. Nie wiem, wygląda mi nawet na to, powiem Wam szczerze, że ktoś tych naklejek chyba nie zdejmował, bo to zostało wszystko tak zapsiukane, że aż wstyd. Aż po prostu wstyd. Tak więc czy poleciłbym ten egzemplarz do kupna? Raczej nie. Raczej powiedziałbym Wam, żebyście szukali czegoś w fabrycznym lakierze, tak aby to nie było w ten sposób zniszczone, bo to po prostu zostało zniszczone. Ten samochód został skrzywdzony. Jest to co jest, 5,7 litra V8. Ponownie, zobaczcie, od razu troszeczkę inne wykończenie. Tym razem czarne tapicerki. Ponownie dosyć brudno. Można nawet sobie troszeczkę kasy pozbierać. Zderzak wrzucony do środka. No cóż, nie ma łatwo. Szkoda całkowita to szkoda całkowita. Tak więc sami widzicie, Durango tutaj nie brakuje. Jak tylko chcecie coś takiego kupić, zapraszam do wpłaty depozytu i jak najbardziej pomożemy. Prawdopodobnie obydwa nie mają jeszcze wyznaczonej daty licytacji. Natomiast tak, ten nie ma napędu, a ten jest skrzywdzony przez jakiegoś, można powiedzieć, niespełnionego lakiernika. Idziemy dalej. A zobaczcie, z tyłu stoi jeszcze trzeci Durango. Tak jak mówiłem, tych samochodów tutaj nie brakuje. Ponownie widzę, ta sztuka ma napęd na 4 koła. Co to jest? Co to jest? Pewnie silnik 3,6 litra, skoro nie ma tutaj naklejki RT, to będzie to silnik 3,6 litra. Tak więc sami widzicie, że Ameryka stoi na tych dużych SUV-ach. Przed Wami najnowszy Grand Cherokee w Longu, 2021 rok produkcji. Można powiedzieć śmiało, najnowszy wypust Jeepa. Bardzo mocno urósł. Zobaczcie, jak wielki jest ten pojazd. W większości jest konfigurowany tak, że ma w sobie silnik 3,6 litra, napęd na 4 koła, no i 6 miejsc siedzących. Czyli tak, dwa fotele z przodu, dwa fotele kapitańskie z tyłu, no i dwa miejsca na samym końcu dla dzieciaków. Były też również takie możliwości, aby zamiast dwóch foteli kapitańskich z tyłu mieć normalną kanapę, wtedy mieliście 7 miejsc. Tutaj mamy 21 rok produkcji, który już jest po szkodzie całkowitej. No i już można powiedzieć, te auta jeżdżą i się rozbijają. Wygląda mi to na aktywny tempomat. Jeszcze jest cały, tak sobie tutaj wisi. Tak wisi, to tak też Wam go pokazuję.
Najnowsza konstrukcja od Jeepa, dlatego chciałem Wam też co nieco tutaj powiedzieć, co nieco podpowiedzieć. Dużo tutaj elementów już jest z aluminium, tak więc zapomnijcie o kupowaniu bardzo mocno uszkodzonych tych najnowszych Jeepów, ponieważ lubiliście kupować starsze Grand Cherokee po naprawdę potężnych szkodach, jakieś dachowania, potężne uderzenia w tyłek, potężne uderzenia w podłużnicę. No tutaj raczej już nie polecam tego typu sytuacji, ponieważ mając tutaj aluminium, no to tak naprawdę nic nie możecie w stanie naprawić, tylko po prostu trzeba wymieniać całe elementy. Tak mówi producent w przypadku aluminiowych części. Domyślam się, że maska się nie otwiera, chociaż tak czy inaczej nie będziemy może go tutaj aż tak szczegółowo omawiać, ale zobaczcie, to nie tylko chodzi o przód, on dostał również tutaj w bok. I zobaczcie, nowy samochód, nowa konstrukcja i już go bierze tutaj rdza. No nieciekawie, nieciekawie pod tym względem. Wejdźmy do środka. Wygląda na to, że nawet poduszki są całe w tym samochodzie. Mamy tutaj prąd. Prawdopodobnie medycy tutaj kogoś wyciągali, położyli, obawiali się może o jakieś uszkodzenia kręgosłupa czy cokolwiek w tym stylu. Wiecie jak to jest, czasami ktoś symuluje tak, aby po prostu dostać wypłatę z ubezpieczenia za jakieś bolące kręgi szyjne i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że do takich rzeczy nie dochodzi, bo dochodzi jak najbardziej. Zobaczcie, tutaj akurat właśnie macie konfigurację siedmioosobową. No ale często jest też tak, że tutaj w Stanach to jest popularne, że ludzie po prostu wymuszają pieniądze z ubezpieczenia. Dochodzi do jakiejś szkody, symulują, że ich boli kark, boli głowa, bolą plecy i nagle ubezpieczenie, kurczę, wypłaca 100 tysięcy dolarów komuś za to, że komuś coś tam boli. No cóż, wiecie jak jest, niektórzy są normalni, a niektórzy są bardzo chciwi i żądni. To nic, jak ja to zawsze mówię, karma wraca i kogoś też kiedyś zawsze ta karma dojedzie. Mimo wszystko sami widzicie, że samochód jest bardzo ciekawy. Ten konkretny egzemplarz jest troszeczkę mocno przyciosany, no i wielkim minusem jest też to, że on jest obity z dwóch stron. Osobiście szukałbym auta bitego może tylko i wyłącznie przodem, tylko wyłącznie bitego bokiem, tyłem, tak aby ograniczyć koszty naprawy, no bo przypomnę Wam, 21 rok produkcji, nowa generacja. Części tego samochodu w Polsce dokupić to będzie nie lada wyczyn, raczej tylko i wyłącznie z USA. Jeżeli szukacie czegoś takiego, śmiało odezwijcie się do nas, jak najbardziej pomożemy. Czasami ktoś z Was wyśle do wyceny takiego oto właśnie cudaka. Amerykański autobus, jak ja to zawsze mówię, czyli Chevrolet Express przed Wami, 19 rok produkcji. Wydaje mi się, że auto służyło w wypożyczalni, ponieważ sprzedawcą jest Alamo. Alamo jest to duża taka kompania tutaj w Stanach Zjednoczonych, która właśnie wypożycza samochody. Co ciekawe, 19 rok produkcji i już ma 60 tysięcy mil najechane. Do szkody doszło z tyłu, tak więc jak tylko i wyłącznie doszło do kolizji, to samochód został wysłany na aukcję, ponieważ auta kolizyjne nie mogą być rentowane czy też wynajmowane, jak kto lubi. Być może ktoś z Was szuka czegoś takiego, ma ogromną rodzinę, czy też może potrzebuje wozić pracowników, a może ma jakiś przewóz taki zawodowy, no to kto wie. Tutaj mamy 6-litrowy silnik, napęd tylko i wyłącznie na tył. Ten samochód na pewno sporo pali, natomiast prawdopodobnie da się go przerobić pod instalację gazu. Wybaczcie mi, troszeczkę tutaj mało miejsca jest, aby go w 100% objąć. On jest ze stali, tak więc to, co tutaj widzicie, nie powinno być ciężko naprawić. Pytanie właśnie, jak tam podłoga w tym miejscu siedzi. No bo to, co tutaj widać, to akurat nie jest najgorsze. Pytanie właśnie, jak to głęboko poszło pod spodem. Drzwi otwierać nie będziemy, bo tak jak widzicie, wszystko jest pięknie, ładnie zaklejone. Samochód, można powiedzieć, zbliżonej formie jest już produkowane kilkanaście lat. Były oczywiście jakieś tam lekkie, małe zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o jego wygląd, no to spokojnie możecie kupić nawet i auto kilkunastoletnie, które będzie bardzo podobnie wyglądało. Jak to mówią, dobrych rzeczy się nie zmienia, ponieważ lepszy jest wrogiem dobrego. Ponownie mało miejsca, ale spróbuję tutaj wsiąść. Tak jak widzicie, 60 tysięcy mil i tutaj nawet nie ma śladu zużycia, ani od wsiadania, ani od wysiadania. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. O, udało mi się wsiąść. O, tak jak widzicie, bardzo prosty samochód, żadnych kilesów, żadnych wynalazków, alarmów i tak dalej. A 6-litrówka odpala od strzała. Wyłączmy to sobie wszystko. Tak jak widzicie, to ma spokojnie nawet kilkanaście czy też kilkadziesiąt lat. Takie auta było, znaczy takie przyciski były montowane nawet w 90-tych latach.
Lepsze jest wrogiem dobrego. Service airbag. Ok, prawdopodobnie mogły jakieś pasy strzelić, dlatego się to wszystko pokazuje. Mhm. To nic, zgaśmy go. Tak jak widzicie, można powiedzieć, niezniszczalna jednostka. Dosyć brudno. Ale nie to jest tutaj najważniejsze. Słuchajcie, czy uda mi się podłokietnik taki kapitański, czy uda mi się przejść tutaj do tyłu? Nie wiem, czy wy to widzicie. Mamy trzy rzędy siedzeń. Czyli jak dobrze liczę, to jest tak, 9 osób z tyłu i 2 z przodu. Wow, 11-osobowy bus. Nikomu tutaj raczej nie zabraknie miejsca. Tak więc jeżeli szukacie czegoś takiego, śmiało odezwijcie się. Jeżeli ten jest za drogi, to prawdopodobnie możemy pomóc kupić coś tańszego. Ups, mój nowy telefon upadł. Dopiero co pobiłem telefon, ale na szczęście jest cały. W piątek, dosłownie kilka dni temu, pobiłem telefon i już dostałem drugi, ponieważ miałem to kupioną taką gwarancję. No i widzicie, znowu mi wypadł. No niestety, ten kto pracuje, no to mogą się różne rzeczy wydarzyć. Jeżeli jesteście zainteresowani tym konkretnym egzemplarzem, możecie sobie przypisać ten numer. On dopiero będzie przewidziany do licytacji. Tutaj akurat pod płotem stoją takie większe sprzęty, tak jak widzicie, można powiedzieć gabaretowe. Same duże klocki. Weny, pick-upy, różnego rodzaju tego typu sytuacje. Natomiast mi wpadł w oko ten oto właśnie RAM. Zdaje się, on jest licytowany jutro, pojutrze. Jest to samochód po zalaniu, 2015 rok produkcji. I uwaga, nie ma tutaj 5,7 V8, tylko mamy tutaj 3-litrową jednostkę w dieslu. Samochód jest po zalaniu, natomiast według kopartu odpala i jeździ. Jest jeszcze kluczyk. Spróbujmy sobie tutaj może wsiąść. Jest prąd, 135 tysięcy mil. Czy on... Ciekawi mnie, czy on odpali. Prawdopodobnie musimy przytrzymać hamulec. Sekundę. Odpalił. Pięknie tutaj słychać dieselka. Naprawdę ładnie. I zobaczcie, to auto ma wpisane, że jest po zalaniu. Świecą się oczywiście kontrolki, natomiast nic tutaj niepokojącego, ponieważ tak, mało paliwa, pasy i hamulec ręczny, tak więc de facto tutaj nic mu nie dolega. Tak więc widzicie, że auta po zalaniu da się również kupić takie, które będą fajne i bezpieczne do dalszego użytkowania. No cóż, słychać jakby kompresor zaczął pompować. Czyli prawdopodobnie on jest na pneumatyce i on się teraz podnosi lekko, ponieważ przód widać leży. No chyba, że pneumatyka zassała wodę i być może woda jest właśnie w układzie i dlatego on się nie podnosi. Różne rzeczy są możliwe, ale naprawdę powiem wam szczerze, przyjemnie słychać tego dieselka. W razie czego Paweł sprawdzi, za ile ten samochód został sprzedany, tu możecie sobie przypisać numer, a my go szybko gasimy i lecimy dalej, ponieważ teoretycznie za pół godziny insurance się zamyka, no i nie mogę już tych samochodów oglądać, a przed nami jeszcze naprawdę sporo samochodów. Tutaj dosłownie stoją tysiące aut. Natomiast zobaczcie, tak jak mówiłem, tutaj wzdłuż tego ogrodzenia stoją właśnie takie amerykańskie wymysły gabaretowe. Przed chwilą oglądaliśmy tutaj tego Chevroleta Expressa, ale tego jest naprawdę dużo, dużo więcej. Przed wami samochód, który nie ma jeszcze wyznaczonej daty licytacji, go jeszcze można kupić, tak więc zapraszam do wpłaty depozytu. Co to jest? Chevrolet Suburban, bardzo duży samochód, odpowiednika europejskiego żadnego nie ma. X5, Q7, cokolwiek przy tym postawicie, to będzie po prostu małe dziecko. To auto jest naprawdę ogromnych rozmiarów. Do czego to można porównać? Tylko i wyłącznie do amerykańskich samochodów, typu właśnie może Ford Expedition, cokolwiek właśnie tych największych rozmiarów. Cadillac Escalade i tak dalej, i tak dalej. Tak jak widzicie, szkoda całkowita z uwagi na to, co się wydarzyło tu. Tak więc wydaje mi się, że dramatu nie ma. Tutaj mamy, zobaczcie, GMC, Yukon. Jest to praktycznie ten sam samochód, co Suburban, tylko troszeczkę lepiej wykonany. Natomiast tamten wygląda na to, że bardziej dostał. No przecież musi być cup holder, bez tego by nie było Ameryki. Zobaczcie, wszystko postrzelało.
Może się podobać, może się nie podobać, dajcie znać w komentarzach. Według mnie duże auto to jest fajne auto, ponieważ jest bezpieczne, komfortowe. No i cokolwiek się nie stanie, no to uwierzcie mi, że po prostu kogoś przepchacie. Ok, lecimy dalej. GMC Raptora ostatnio Wam pokazywałem. O, a propos Cadillaca Escalade'a, nie wiem czy to widzicie, tam na samym końcu, drugi od końca stoi właśnie Escalade. Ktoś kiedyś ostatnio ponownie pisał o te samochody, dlaczego one są tak zafoliowane. No już kiedyś o tym mówiłem, ale przypomnę. Prawdopodobnie są to dowody w jakichś sprawach sądowych, jakieś ślady zostały zabezpieczone w ten sposób, tak aby nie ulegało to dalszej degradacji. No bo bywa tak, że jakieś wypadki śmiertelne, jakieś przestępstwa i tak dalej, no i dopóki ta sprawa sądowa nie zostanie rozwiązana, no te samochody muszą być właśnie w ten sposób trzymane. Tak, aby w razie czego można było ponownie zweryfikować dane dowody. Ale, tutaj mamy Cadillaca. Teraz niedawno wyszedł najnowszy Cadillac Escalade. Pewnie słyszeliście gdzieś tam historię w sieci z najnowszym Cadillaciem w Polsce, jakieś wibracje, tego typu sytuacje. Tutaj w Stanach jest to troszeczkę inaczej rozwiązywane, ponieważ klient jest najważniejszy. Cokolwiek się nie dzieje, wszystko jest robione na gwarancji, nikt z nikim nie dyskutuje, wszystko jest robione. Jest znany problem wibracji w Cadillacu, często są właśnie wymieniane jakieś wały, skrzyniobiegów i tak dalej, ale to nie teraz o tym. 15 rok produkcji, tak jak widzicie, Skoda przodem, widać jak belka została podbita do góry, a jak belka, to prawdopodobnie też wszystko dalej też zostało pociągnięte. Szybko lecę, bo powiem Wam, że zostało nam już pewnie z 20 minut i będę musiał stąd uciekać. Tak to wszystko tutaj wygląda, tak to tutaj leży. Ponownie, jeżeli jesteście zainteresowani, no to możecie sobie wpisać numer z szyby w wyszukiwarkę i wszystkiego o tym danym aucie się dowiedzieć. W razie czego oczywiście mogę wrócić i jeszcze nagrać więcej informacji o tym konkretnym egzemplarzu. Prezentuje się naprawdę fenomenalnie, natomiast tak, trochę przodem, trochę tyłem, jakieś inne poprawki tutaj są wymagane. Prawdopodobnie on tutaj kiedyś był malowany i zobaczcie, warstwa bezbarwnego lakieru schodzi. Tutaj widzę całkiem fajną, interesującą rawkę. Wygląda mi to na całkiem wysoko wyposażony model. Kamera widzę jest nawet z przodu. Park Assist jest. Zerkniemy zaraz, co to dokładnie jest. 16 rok RAV4. Pokażcie naklejki na klapie. Zgadza się, od razu wiedziałem, że to jest dobrze wyposażony model. Limited, praktycznie najbogatsza opcja wyposażenia. Napęd na 4 koła, widać, że nawet były, no były. Z tej strony jeszcze jest czujnik martwego pola, z tej strony już jednak nie ocalał. Zobaczcie, jak koło pociągnęło. 16 rok produkcji, wejdźmy, zobaczmy, jak wyglądała Toyota. Znaczy, jak wygląda Toyota po tych kilku latach. Pamiętacie tego Mercedesa E-klasę, który tutaj ta pizzerka gdzieś pękała? Czyli co, jednak ta Toyota nie jest taka najgorsza. Jeżeli jesteście zainteresowani, co to jest, mielibyście ochotę coś takiego kupić z nami, przepiszcie sobie ten numer, a ja lecę dalej, ponieważ widziałem jeszcze sporo innych ciekawych samochodów. Jaka bardzo ładna Mazda, podejdziemy do niej. Biała CX-5 również wygląda całkiem interesująco. Wybaczcie mi, dużo gadam, szybko latam, jak zwykle chciałbym Wam jak najwięcej pokazać. 19 rok produkcji, CX-5, tutaj również nie ma daty. Szkoda całkowita, sami widzicie bok, dodatkowo kolor biała perła, niesamowicie w słońcu się to mieni. Patrząc na felgi, to jest również bardzo wysoka wersja wyposażenia. Napęd na 4 koła, czyli 2,5 litra, duża akcyza. Wielu z Was nie chce Mazdy z uwagi na te silniki, że 2,5 litra to od razu jesteście skazani na dużą akcyzę. No niestety, tak to jest konfigurowane. Zobaczcie, Boss Audio, fajnie tutaj to jest wykończone. Czy mamy tutaj head-up display? Nie widzę, żebyśmy mieli tutaj head-up display, ale jest Boss Audio, czyli prawdopodobnie jest to wersja Touring, czy też Grand Touring. No nic, tak to wygląda. Ponownie, jeżeli szukacie takiej mastki, zapraszam do kontaktu, jak najbardziej pomożemy. Wygląda na to, że ona ma nawet aktywny tempomat, tutaj w znaczku, widzicie? Tak więc naprawdę ładny samochód, ale kolor świetny. Widzicie to w słońcu? Niesamowity. Numer
i lecimy dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale bardzo dawno temu, myślę, że spokojnie rok czasu albo i dłużej, był dodany odcinek z tym oto właśnie samochodem M440 w X-Drive, kupeta w niesamowitym kolorze, tak zwany buberek. Nie dla każdego się podoba, według mnie, jeżeli chodzi o M-kę, jest ok. W takim wykonaniu nie za bardzo, ale zobaczcie, szkoda, jest dosyć brzydka, natomiast nawiązuje do tego, że zobaczcie, do tej pory ten samochód tu stoi, czyli już ponad rok czasu i czeka na dokumenty. Czasami wysyłacie nam auta bez daty, a my o autach bez daty nie chcemy dyskutować. Właśnie z tego powodu, że one potrafią stoć rok czasu i czekać non-stop na dokumenty. Tak więc jeżeli widzicie gdzieś dany samochód i nie ma tam daty licytacji, ja bym go na bok odrzucił. Tutaj mamy piękną Audi A7, najnowsza generacja, przyznacie, wygląda bardzo ciekawie. . 2019 rok produkcji, najnowszy produkt od Audi, czyli model A7. Przyznam, prezentuje się naprawdę znakomicie. Poprzednia generacja miała ponadczasową stylistykę. Tutaj również jest bardzo ciekawy projekt zachowany. Natomiast, powiem wam tak, przed chwilą oglądałem ten samochód na szybko, strasznie śmierdzi w środku, tak więc prawdopodobnie nie przypisywałem tego numeru z szyby, ale to jeszcze zweryfikuję, sprawdzę, ale według moich podejrzeń to jest po prostu auto po zalanie, strasznie śmierdzi w środku. Ponownie sprzedawcą jest ubezpieczenie. No cóż, niektóre auta stały w wodzie po próg, niektóre po fotela, niektóre aż po dach. No tutaj, no nie będę tego oglądał, bo strasznie śmierdzi. Ale uwierzcie mi, że da się uratować auto po zalaniu. Nie każdy flot powinien być po prostu rozebrany na części, no ale są takie auta, które dosłownie pływały aż po dach. No do tego ja bym się jak najbardziej nie podejmował. Ja kupiłem na przykład RS5 swoją po zalaniu. Ona stała w wodzie dosłownie tak po próg. O tak, gdzieś. W środku była woda w dywanikach, natomiast wszystko wysuszyłem, auto odpaliłem i można powiedzieć, mam całą bezwypadkową RS5 w bardzo dobrych pieniądzach. Mimo wszystko, jeżeli ktoś z Was chciałby coś takiego licytować, nie boi się właśnie auta po zalaniu, tutaj możecie sobie przypisać numer i lecimy dalej. Wybaczcie mi, że tak szybko, no ale... teoretycznie mnie to już nie powinno być. Jeep Grand Cherokee, jeszcze poprzednia generacja, natomiast wygląda mi to właśnie albo na Summita, albo na Overlanda. Tylko zwróćcie uwagę, że bardzo poważna szkoda to raz, raczej nie polecam do kupna, ponieważ jest z dwóch stron dosyć mocno obity i wygląda na to, że on po prostu leżał na boku i on sunął po betonie, po asfalcie. Zobaczcie, jak to wszystko jest spiłowane. Tak więc raczej... nie wiem, czy bym się podjął go kupna, ale tak, był na koparcie i teraz jest na insurance. Coś tutaj jest. Coś tutaj jest na rzeczy. Lecimy dalej. Wow, ale Honda sprasowana. Ciekawe, czy ktoś to przeżył. Kia Sportage, najnowszy model. Macie ochotę zobaczyć? Pytanie, jaka wersja wyposażenia? Ale raczej nie jest to wersja najbogatsza. 21 rok, nie Sportage, tylko Sorento, wybaczcie mi, wybaczcie. Ponownie na szybkości mylę modele. No cóż, zdarza się, nawet najlepszym. Tak jak mówiłem, jest to SK, ale zobaczcie, tym razem hybrid. Tak więc jeżeli szukacie takiej hybrydy koreańskiej, jak najbardziej ze Stanów da się kupić coś takiego w dobrej cenie, ponieważ z tego co wiem, lista oczekiwania na takie auto w Polsce, nowe, to jest grubo ponad rok czasu, no i ceny są naprawdę wysokie. Możecie sobie przypisać numer z aukcji, prawdopodobnie to auto dopiero będzie licytowane. Tutaj widzę, jakiś golfik wystaje, GTI. Co to jest? Widać, że dostał strzała w tyłek. Mamy dokupione lepsze lampy. Pytanie, czy manual, czy automat? Tutaj ponownie z Golfem jest tego typu sytuacja, że te auta są już dosyć tanie w Polsce i dla części ludzi po prostu nie opłaca się tego importować. Ponieważ jak macie zapłacić dla każdego za robociznę, za wiedzę, za części i tak dalej, to koniec końców wyjdzie tak, że lepiej Wam będzie odkupić auto już od kogoś takiego, kto po prostu kupił ten samochód, powiedzmy sobie 3-4 lata temu, pojeździł nim i teraz go tanio w Polsce oddaje. No niestety tutaj mamy manuala, akurat jeżeli chodzi o Golfa, no fajnie się jeździ manualem, ja lubię manuala, ale po prostu one są dużo taniej wyceniane na rynku wtórnym. Nie wiem, czy bym kupił ten egzemplarz, ponieważ patrząc na to, jak on wygląda z tyłu,
to dostał bardzo mocnego gonga. Mimo wszystko możecie sobie sprawdzić numer. Pani policyjny radiowóz z Rosemont. Ten, kto był tutaj w Chicago czy też okolicach, mniej więcej wie, gdzie jest Rosemont. Bardzo fajna, można powiedzieć, taka handlowa miejscowość, dużo galerii, dużo restauracji tuż przy samym lotnisku. Wygląda na to, że ktoś miał przygodę z policjantem. No cóż, naklejki zostały, natomiast reszta została, widać, zdemontowana. Auta policyjne są troszeczkę inaczej zrobione, wzmocnione, mają inne koła, opony, felgi, dodatki, jakieś światełka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten egzemplarz wygląda na to, że został już, że tak powiem, rozkręcony, rozkradziony. Ciężko im powiedzieć. Prawdopodobnie zabrali cały swój sprzęt policyjny, różnego rodzaju rejestratory, kamery, dokładki, to co było dołożone przez policję, zostało wszystko wyciągnięte, wyjęte. Tam prawdopodobnie mogła być klatka dla psa, ponieważ według naklejek, no to jeździ tutaj piesek w środku. Tutaj był bardzo ciekawy samochód. Celowo mówię był, ponieważ według mnie to nie ma sensu, aby te auto już naprawiać. Wygląda mi to na ZL1 Camaro, czyli V8 z kompresorem, bardzo mocna, 650 koni, zdaje się automat 10-biegowy. Uwierzcie mi, bardzo szybki samochód. Natomiast tak jak widzicie, szkody są takich rozmiarów, że po prostu nie opłaca się tego w żaden sposób naprawiać. Zobaczcie, jaka lotka z karbonu. Przyciskam się między tymi samochodami. No przyznacie, że pozostało z niego po prostu wyciągnąć silnik, może na jakiegoś słapa, do jakiegoś driftu i tyle. No nie ma sensu, aby to naprawiać. Bardzo fajna połać karbonu. Pytanie, czy ona ocalała, no ale to co jest. Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie tutaj otworzyć. Jesteśmy w stanie tutaj otworzyć. No. Serce jak najbardziej można wyciągnąć, do czegoś innego przełożyć, a resztę oddać na złom. Zobaczcie, tutaj stoi kolejny minivan. Nie wiem dokładnie co to jest, ale podejdziemy, obejrzymy, sprawdzimy. 2020 rok, Sienna. Szkoda całkowita z uwagi na ten narożnik. Dodatkowo, nie wiem czy to widzicie po znaczku, jest to hybryda. Bardzo drogie samochody są tego typu, właśnie Sienny w hybrydzie na aukcji. Ładne, nawet 30 kilka tysięcy dolarów. Tak więc trzymajcie się za kieszeń, jeżeli macie dużą rodzinę i chcecie właśnie kupić taką najnowszą Siennę, no to te auta są bardzo drogie. Natomiast jak zwykle coś za coś, auto będzie ogromne, duże, ale wbrew pozorom bardzo mało pali z uwagi na ten układ hybrydowy. Bardzo fajna wersja XL Hybrid, dodatkowo z napędem na 4 koła, ponieważ mogliście również kupić hybrydę z napędem tylko i wyłącznie na jedną oś. Tak więc jeżeli szukacie czegoś takiego, odezwijcie się do nas, możecie sprawdzić ten numer, przypisując go w wyszukiwarkę Insurance Auto Auction. Ponownie Jeep poprzedniej generacji Grand Cherokee, natomiast nie byle jaki, ponieważ jest to wersja SRT, 6,4 litra, wolnossak. Można było jeszcze oczywiście kupić Trackhawka. Trackhawk miał oczywiście silnik na kompresorze, zdaje się w okolicach 700 koni. Natomiast tak, no technologicznie samochód, można powiedzieć, jest już kilkuletni czy też kilkunastoletni. Dołożyli do niego mocny silnik i na tym się to wszystko kończy. Zobaczcie, szkoda całkowita. Przód i dodatkowo bok również został pociągnięty. Tak więc koszty naprawy naprawdę będą spore. Czasami ktoś z Was zapyta właśnie o takiego Koreańczyka, dużego SUV-a. Zdaje się, jest to Santa Fe. Tylko widzicie ten napis na szybie? Jest to flot. To co powtarzałem, nie każdego flota warto ratować. Jeżeli wody było w miarę niedużo, no to jak najbardziej warto. Jeżeli stał w wodzie po dach, no to zapomnijcie o tym samochodzie, bo to będzie sam problem na głowie. 2,5 litra turbo, czyli ponownie duża akcyza, tego nie pominiecie. Zajrzymy na szybkości do środka, czy tam coś śmierdzi? No powiem Wam, że nie jest źle. Nic nie czuć, grzyba nie czuć. Tak więc prawdopodobnie może nie było aż tak źle, może nie było aż dużo tak tej wody w środku. Jeżeli ktoś z Was jest tym wszystkim zainteresowany, przypiszcie sobie numer z szyby, a ja lecę dalej. Tu wpadł mi w oko bardzo ciekawy Lexus IS. 17 rok produkcji, ponownie sprzedawcą jest ubezpieczenie. Szkoda całkowita, nie wiem czy widzieliście, jak on dokładnie wygląda. Tak więc tak, dostał troszeczkę tyłem, prawdopodobnie blachy, pas tylny
Może podłoga się poddały, na pewno się poddały, no bo jeżeli on się tutaj w ten sposób złamał, to na pewno się poddały. Tak więc tak, mamy obity przód, bok i tył. Jeżeli chodzi o Lexusa, bardzo drogie części do naprawy, tak więc uważajcie, jak licytujecie Lexusy, bo potem podczas naprawy możecie się naprawdę grubo zdziwić. No ale cóż, ja już mam to za sobą, kiedyś kupiłem Lexusa jednego, drugiego, trzeciego i już się z tego wyleczyłem, bo części do tego Lexusa, na przykład zderzak F-Sport, grill F-Sport, to jest po prostu jakaś masakra. Razy dwa części, co kosztują do BMW. Obok, zobaczcie, mamy ładnego Challengera. Wygląda mi to na jakąś V8-kę, chemii napis na błotniku, tylko że tak, uderzony ponownie tył i uderzony ponownie przód. Tak więc jeżeli ma się to opłacać, no to ponownie musi być tanio. Ale, 2022 rok produkcji, kurczę, jest co ratować. Tym razem wersja bez skórzanych tapicerek, prawdopodobnie bez innych fajerwerków, no ale 22 rok, no to przyznam Wam szczerze, jest co ratować. Tym bardziej, że już te najnowsze Challengery, nowa generacja będzie tylko i wyłącznie elektryczna. Część z Was mówi, że te właśnie V8-ki będą tylko i wyłącznie zyskiwać na wartości. Prawdopodobnie tak, natomiast takie egzemplarze, które będą miały bardzo niski przebieg i oczywiście będą bezwypadkowe, to po prostu warto kupić, jeździć, zajeździć i kupić drugi. Jeżeli interesuje Was, co to jest, zawsze możecie sobie przypisać ten numer z szyby, a my podejdziemy jeszcze na sekundkę do tego zawieszenia. Zobaczymy, co tu się podziało. No, szkoda, jest bardzo brzydka. Kompletne zawieszenie, sanki prawdopodobnie również są do zmiany. Poszycie, koszyki i tak dalej, i tak dalej. Gruba robota. No, jeżeli ma się opłacać, musi być tanio, ale 22 rok, więc jest co ratować. Widzicie żółte amortyzatory Bilsteina? Prawdopodobnie jest dokupiony taki właśnie pakiet Performance. Bardzo ładny Mercedes CLA. Baby Mercedes, można powiedzieć. Konkretnie co to jest? Patrząc po kołach, ma to AMG Packa, ale 14 rok produkcji, tak więc już można powiedzieć trochę wiosenek ma na karku. Ciekawe jak wygląda środek. Mam nadzieję, że nie będzie wszystko popękane tak jak we klasie. No ale to co jest, zobaczcie, brakująca listwa. Prawdopodobnie gdy doszło do uszkodzenia, ta listwa została w tym miejscu pociągnięta, wypięła się z tych klipsów i gdzieś odleciała. Tak, widziałem właśnie takie Mercedesy. Zgadza się, pełen pakiet AMG razem z tymi fotelami, dodatkowymi przyszyciami. Dosyć rzadko spotykany na aukcji właśnie jest ten pakiet. Dlatego jeżeli ktoś z Was czegoś takiego szuka, przypiszcie sobie ten numer z aukcji i odezwijcie się do nas. Wybaczcie mi, że tak szybko, ale po prostu już jestem na wylocie. Tam dalej widziałem jakąś Audi A4, bardzo ładną, B9 już. Tu widzę, mamy kolejnego Lexusa F-Sporta uderzonego w tyłek. Może tylko w tył, co? No, ten wygląda bardzo kusząco. No, przyznam Wam szczerze, dostał naprawdę solidnie, ale nie takie rzeczy się w Polsce naprawiało. I co ciekawe, jest nawet napęd na 4 koła. Koło widać również zostało przesunięte, pociągnięte, czyli sanki, podłoga w bagażniku, wszystko tam się po prostu poddało. Jeżeli interesuje Was, co to jest, przepiszcie sobie numer. Przed Wami 2019 rok, Ford Fusion, prawdopodobnie dwulitrówka Titanium z napędem na 4 koła. Tak one właśnie były w większości konfigurowane po lifcie. Tylko że tak, dosyć mocno uszkodzone, Ford jest miękki i zobaczcie, tak, on dostał tutaj w tę stronę, został przesunięty, na podłużnicach złamany. Bardzo drogie części, drogie lampy, drogie zderzaki, grille i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tylko będzie tanio, to tak, warto go kupić i warto go ratować. Na szczęście są całe poduszki, dlatego troszeczkę kasy zostanie w tym temacie, nie musicie tego robić. Brązowe tapicerki dosyć rzadko spotykane, ale widzę, że ten samochód już jest troszeczkę zmęczony. Pytanie, jaki tutaj jest przebieg? W razie czego możecie sobie przypisać numer na szybie i to wszystko zweryfikować. Zgadza się, miałem rację. Titanium z napędem na 4 koła. Ostatni samochód dzisiejszego odcinka. Wybaczcie mi, no ale czas na oględziny się skończył. Muszę uciekać tak, aby nikt na mnie nie krzyczał. Minivan Pacifica, 18 rok. Wygląda mi to na bardzo bogatą wersję wyposażenia. Dodatkowo, co ciekawe, jest to hybryda. Hybryda jest bardzo droga w kupnie, natomiast ona się odwdzięczy właśnie tym, że będzie bardzo mało palić. Tak więc weźcie to pod uwagę. Tutaj oczywiście mamy wtyczkę do ładowania. Części oczywiście tylko i wyłącznie od dealera, tak więc nie bierzcie pod uwagę tego typu sytuacji, że gdzieś tam będziecie szukać używanych części na rynku wtórnym do takiej Pacyfiki, bo bardzo mało części jest używanych do tego modelu. Zobaczcie, wszystko strzeliło łącznie z kokpitem. Piękne tapicerki. Prawdopodobnie jest to wersja Limited Harman Kardon Audio. Super. Pytanie, czy są ekrany z tyłu?
Jest pełen pakiet, zobaczcie. Są ekrany. Ktoś tylko patrzy, nie dokupił panoramy. No ale to jest taki detal, to jest taki szczegół. Być może ktoś z Was szuka czegoś takiego, odezwijcie się do nas. Raptorek odpalony, klimatyzacja już działa, słońce, można powiedzieć, nagrzało tutaj nam atmosferę. Oczywiście oględziny jak zwykle na wariata, na szybkości, tak aby pokazać Wam jak najwięcej. Z Wami byłem ja, czyli Krzysztof, Turbo Auta z USA. Pamiętajcie o subskrypcji, podajcie nasz film dalej. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję za spędzony wspólnie czas. Mega się cieszę, jak to oglądacie, jak te wyniki rosną. Tak więc śmiało podajcie nasze filmy dalej. Będę z tego mega zadowolony i będę miał więcej motywacji do kręcenia nowych odcinków. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!